Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym właśnie znajdujemy się u kolegi Wojtka Kuśnińskiego i tutaj właśnie na pierwszym planie mamy domek, który był główną nagrodą na WGG Wąt za pierwsze miejsce z lotu finałowego w 2016 roku. Tak ten domek wygląda. Tam już prace są na ukończeniu, mamy jeszcze wykończyć. Tutaj są przygotowane właśnie fundamenty, takie stopy, bo będzie taki taras tutaj właśnie nad wodę. I tu chcemy też pokazać, jaka tu jest piękna okolica u kolegi Wojtka. To piękne duże jezioro, w którym są ryby, bośmy widzieli. Widzieliśmy właśnie te rybki, jak tutaj sobie skakały. Może przejdziemy, teraz pokażemy właśnie to, co ja też czasem mówiłem, że taki domek świetnie właśnie pasuje właśnie na takie jeziorko, czy też w górach gdzieś. Jak ktoś wygra, to na pewno pomożemy zdobyć działkę w górach, żeby zakupić, czy ewentualnie ktoś może z gór wygra i będzie miał taką działkę. Także tutaj można z nami się dogadać, jak widać też na życzenie Wojtka został przedłużony dach nad tą właśnie antresolę, ten taras. Tak ten domek właśnie tutaj wygląda z boku, ja może przejdę z każdej strony, pokryty dachówką, cały z drewna. Tak mówię, to jeszcze jest nie wszystko skończone, jeszcze listwy wykończeniowe. Ten taras, tak to tutaj właśnie jest ta konstrukcja tego przydaszenia. Przejdziemy teraz z drugiej strony. Tu właśnie wykonywaliśmy przyłącz wody też. Powiedzcie, że ławeczkę trzeba do fałdy. Tu jest właśnie komin, wentylację. No, z jednej jak z drugiej strony wygląda właśnie tak samo. Teraz przejdziemy do środka, tam jest co prawda dzisiaj wylewka zalana, ale myślę, że tu będzie wejście właśnie główne, taki daszek nad wejściem. Nad wejściem jest, tu jest akurat okno do łazienki. Właśnie są świeżo drzwi zamontowane, te drzwi tak wyglądają. Korzystając z okazji chcieliśmy właśnie stolarza pozdrowić, który nam właśnie nie dał kluczy do tych drzwi. Musieliśmy robić do nich włam, mimo że jeszcze nie były zamontowane. Tu jest tutaj to poddasze. Właśnie sobie weszłem. Tu jest pomieszczenie sauny. Tu będzie ławeczka, właśnie to co tu kolega przedtem mówił. Tak wygląda sauna. Ona jeszcze będzie zabezpieczona specjalnym impregnatem na tą wodę. Tutaj tak właśnie widzimy wylewka świeża. Tu przez to okno rozprościera się właśnie widok na to jezioreczko. Tak wygląda w środku. Tutaj widać wszystko z drewna. Tu będzie lampa. Pomieszczenie jest dosyć duże. Tu jest właśnie przygotowane pod aneks kuchenny. Woda. No, tutaj będzie kominek. Tam są drzwi do łazienki, no teraz, tak jak mówię, świeża wylewka, to nie wejdziemy, ale myślę, że jeszcze tutaj będziemy na te dokończenia. Także jeszcze nagramy, kolegom pokażemy już, jak będzie wszystko wykończone. No. Troszkę właśnie może słabo widać, ale tak to właśnie wygląda. Także żegnamy się z kolegami. I życzymy wszystkim powodzenia w kolejnej edycji. Dobry lot.